konie ruszyły. Ładnie złapał start Al-Mahari, Palecion poprowadzi. Nie, poszła Moka Darsula. Ona narzuca tempo, na drugim miejscu na razie Kosynier. Tam poszedł troszkę większe koło Go Fast de Buzul, ale na drugim miejscu już jest w tej chwili Karar Al-Kalediyah. Tuż obok niego galopuje Kosynier. Zwarta grupa, stawkę zamyka Al-Maharib, ale galopuje cały w ręku, jakieś 1700 metrów do celownika. No i Moka Darsula na pierwszej pozycji, dalej przy wewnętrznej Karar Al-Kalediyah. On jest tutaj posyłany obok niego, no tam poszedł lżej galopujący Kosynier. Zatem Moka Darsula, Kosynier, 1400 metrów do celownika. Na trzeciej pozycji Karar Al-Kalediyah, obok niego galopuje Nizam i zamykają dwa konie z jednej stajni, Go Fast de Buzul i tam jest Gris de Buzul, a między nimi przesunął się troszeczkę do przodu Al-Maharib. Do celownika jeszcze jest 1200 metrów, no i nadal ta Moka Darsula na pierwszej pozycji. Tutaj razem jest kilka koni, tempo nie jest jakieś rewelacyjnie mocne, ale też nie jest bardzo złe. Lekko galopuje Kosynier, zatem Moka, Kosynier, dalej przy wewnętrznej Nizam cały w ręku, obok niego Gris de Buzul i stawkę zamyka Go Fast de Buzul, który teraz dostał bata, bo tam trochę niechętnie galopuje. To już jest pół zakrętu i nadal Moka prowadzi. Moka tam bliżej kanatu Nizam, od pola galopuje Al-Maharib. Posyle tam Karar, ale on jak gdyby tracił troszeczkę siły. Nadal ostatni jest Go Fast de Buzul. I na prostą wyprowadzi Moka. Tam kanat ładnie złapał Nizam. I Nizam zaraz zaatakuje Mokę. Do celownika jeszcze 400 metrów. Moka ucieka. Nizam próbuje ją zaatakować. Czy tam ktoś ruszy polem, ale no nie widać tam żadnego chętnego. Trzecia jest na razie Gris de Buzul. Obejmuje prowadzenie Nizam do celownika 200 metrów. Tam polem próbuje rozpoczynać finisz jeszcze Go Fast de Buzul. Do celownika jeszcze 150 metrów. Nizam prowadzi, ucieka. Druga jest Moka Darsula, a na trzeciej pozycji Go Fast de Buzul i celownik Nizam, Moka, Go Fast de Buzul. Na czwartej pozycji Gris de Buzul, a ostatni Al-Maharib. We'll be right back.